Dzień dobry. Można zdjęcie? Tak, no właśnie, po to wyszedłem. Odejdź. Chcesz się spotkać ze mną w sądzie? Nie jestem chciwa, ale możemy się spotkać w sądzie. Twoja stara. Policjant wraca na posterunek i mówi: znowu, wiecie, zatrzymałem tego sędziego naszego, wiecie którego. Sam popełnia takie wykroczenia, a teraz będzie tutaj orzekał wobec mnie. Jarosław Kaczyński wykorzystuje młodych chłopców do kampanii wyborczej. Bez ich zgody, ich rodziców. Za to za zgodą nauczyciela wycieczki szkolnej, która akurat podczas chucpy smoleńskiej szła przez Plac Piłsudskiego. Również dzisiaj pokażemy Państwu, jak obywatele dosłownie wykopali Radosława Fogla, który w towarzystwie policji usiłował sączyć partyjny jad i obrażać aktywistów. Poszedł o krok dalej, bo wziął się także za ich rodziny. No to na koniec pokażemy Państwu, jak PiS wkracza na tę samą ścieżkę. Chodzi o nienawiść, hejt i mowę nienawiści skierowaną w kierunku niezależnych i praworządnych sędziów. Oto pomysł PiS na kampanię wyborczą, ale też pokaz totalnej głupoty rezydenta Andrzeja Dudy. Adam Wysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Początek zaznaczę, że bardzo dziękuję jednemu z naszych widzów za przesłanie nam naprawdę mocnych materiałów z miesięcznicy smoleńskiej. Nie ma ich nikt, nagrał je chłopak dla nas i wysłał je nam za pomocą Facebooka. Oczywiście wykorzystamy je w pełni, więc już dzisiaj zapraszam na jutro na naprawdę mocny, z mocnym komentarzem odcinek podsumowujący działania PiS w sprawie miesięcznicy naszemu widzowi, czytelnikowi bardzo za nie dziękuję. A my startujemy od Jarosława Kaczyńskiego i niebywałego skandalu. Są rzeczy, które, drodzy Państwo, normalnym, cywilizowanym ludziom żyjącym w normalnym społeczeństwie, nawet mówię o tym polskim, po prostu nie mieszczą się w głowie. To jedna z nich. Proszę sobie wyobrazić Państwa reakcję na sytuację, że włączycie telewizor czy konferencję prasową tej czy innej partii i nagle okazuje się, że wasz potomek jest wykorzystany, jego zdjęcie, jego wizerunek, głos, twarz, wszystko to w kampanii wyborczej, która organizowana jest przez zorganizowaną grupę przestępczą, jaką niewątpliwie jest PiS. Pierwsza moja reakcja jako ojca byłaby następująca. Dorywam się do dyrektora tej szkoły, następnie do nauczyciela, a później składam pozew o wykorzystanie nielegalnie wizerunku mojego potomka. Mam nadzieję, że rodzice tych osób, które zaraz Państwo zobaczą, postąpią w taki właśnie sposób, bo PiS padł na genialny pomysł. Skoro nie da się udowodnić, że ludzie młodzi wspierają PiS lub na PiS głosują, to co zrobimy? Pójdziemy tam, gdzie są wycieczki szkolne, wtopimy się w tłum, no i na podstawie zdjęcia czy jakiegoś pseudoautorytetu u ludzi nieświadomych z racji wieku politycznie, wykorzystamy ich do tego, by po prostu sączyć propagandę. Nie to nie scenariusz filmu dokumentalnego o przestępcach, a przestępcy nagrani przez obywateli. Dzień dobry. Kiedyś... Można zdjęcie? Tak, no właśnie, po to wyszedłem. Mam naprawdę wielką nadzieję, że nikt nie odpuści tej sytuacji, bo jest to skandal. No nikt jeszcze w polskiej polityce, przynajmniej po roku 89, nie wpadł na pomysł wykorzystywania wycieczek szkolnych do budowania partyjnej, prymitywnej agitacji. I to jeszcze nie partii politycznej, a tworu polityczno-mafijnego, który powinien być poddany natychmiastowemu, bezemisyjnemu recyklingowi. To moje zdanie, jakie jest Państwa. Czekam na Wasze komentarze, zachęcam do wspólnej dyskusji. Temat numer dwa dzisiaj to Radosław Fogiel. To ten słynny poseł PiS, który zasłynął tym, iż każdego oskarża o konotacje, o działania antyrządowe, antykonstytucyjne, de facto o bycie częścią agentury, a oczywiście Niemiec, ewentualnie Rosji, z którą to PiS ma najwięcej do czynienia. Tak samo postąpił w tym swoim poczuciu całkowitej bezkarności, gdy przyszedł przed pomnik Lecha Kaczyńskiego, chcąc dokonać kolejnej kradzieży zuchwałej wieńca. Nie tylko, a to zaraz. Zobaczcie Państwo, do czego posunął się Fogiel. Odejdź.
Chcesz się spotkać ze mną w sądzie? Nie jestem mściwy, ale możemy się spotkać w sądzie i wtedy zobaczymy, czy pokażesz to, co powiedział. No proste pytanie. Masz dowód, że był jakimś agentem? Masz dowód? Bo ci coś pokażę. Kłamczuchu? Pokażę ci coś? Pokażę kolegom. Tu Szczurkowi. Pokażę ci coś? Szczurkowi pokaż. Dobra. A ty pokaż, a ty twierdzisz, że jest był agentem. Szymek, nie zabierz go, naprawdę. Szymek, weź tam poinformuj pana. Proszę tego człowieka. Nie, przecież to pan wstrzyma awanturę. Ja jeszcze TW? Wzywa go od agenta. TW? Pytam się. Dowód, proszę. Kto go wyzywa? TW. No, co wy wysuwacie tam tego? Ale to ten robi. Powiedział mu na mnie, że ja jestem agentem. Dobrze. Polska tak mówi. Matka jest tylko jedna. Przez 14 lat nie umiał udowodnić tego. A teraz tutaj umie. No, następny. W IPN-ie wyraźnie powiedziano, że nie było żadnego takiego człowieka. I co ty na to? No ale co ty tam? Widzisz, jak masz wyprany mózg człowieku? A to dlatego to nam nie mówią, że też ja jestem TW matka. Dlatego, bo takiego nie było. Teraz rozumiem. A pan. Ale Andrzejka Hadacza ściągać po tylu latach. Jak kto go ściąga? Kto go ściąga? Dlaczego wy po sobie myślicie? Sam przychodzi. To każdy może przyjść. Każdy może przyjść. Ale dlaczego wy wszystkich po sobie sądzicie? Że wy tu robicie, organizujecie jakieś manifestacje, to myślicie, że wszyscy inne partie też tak robią? Mów do ręki. Też tak robią? Nie, do ciebie mówię. Mów do ręki. Do ciebie. Przed chwilą gadałeś jakieś bzdury. Mów do ręki. Do ciebie mówię. Mów do ręki. Do ciebie mówię. Przyszedłeś tutaj, to mówię do ciebie. Nie, to nie koniec, bo oczywiście to, co charakteryzuje pisowców, czyli jeden prosty fakt, taka konotacja, nie mam argumentu, bo nie da się bronić przestępstwa, to będę obrażał innych. Jednak Fogiel stwierdził, że obiektem jego drwin czy tej przemocy niewerbalnej będą rodziny osób, które biorą udział w obronie normalności i prawdy o katastrofie, a nie zamachu smoleńskim, jak twierdzi Fogiel. Jak to wyglądało? Właśnie w ten sposób. Tu gaza przychodzi. Staliście tam w zagrodzie, trzeba było dalej stać. Moja stara. Ja stoję twardo. Trzeba było tam dalej stać. Werbalnie. Nie sądź innych po sobie. Dobra zasada. Ale dopiero jak się zaczepiła Wrocław. No myślę, że w tej kwestii państwa do komentowania zachęcać nie muszę. Wszak większość z nas, o ile nie wszyscy, według pisowców tej grupy mafijnej jesteśmy oczywiście nie Polakami, antypolakami, złymi ludźmi, tu wykolejnicami. No tak o nas mówią, więc dziś naprawdę słowo lemming dzięki pisowcom brzmi po prostu dumnie. Ale i tak zachęcam państwa do napisania, co o Foglu i o tej sytuacji, jego słowach dokładnie państwo myślicie. Temat numer 3 dzisiaj to PiS wraca na stare tory. Pamiętacie państwo kampanię 2017-18, te plakaty oszczercze, jakie wieszali przeciwko niezależnym, praworządnym, normalnym i uczciwym sędziom? To był ten początek procesu demolowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, który doprowadził do tego, iż dzisiaj ludzie, którzy powinni być w więzieniach, jak chociażby kierowca autobusu, który spadł z wiaduktu, bo kierował pod wpływem wiadomo jakiego białego proszku, potrącił kogoś na pasach, bo nie siedział i znów doszło do tragedii. To tak na marginesie, by państwu zobrazować to bezprawie, do jakiego doszło. Dodam, że tu chodziło o apelację, na którą czekał 2 lata, więcej czeka dalej, bo przez 2 lata w tych szybkich sądach Ziobry nikt nie był w stanie wyznaczyć terminu do posiedzenia tego sądu, który miałby tą apelację rozstrzygnąć. No ale nie o apelacji, a o tym, co PiS znowu robi, a co aranżuje rezydent Andrzej Duda, który udowodnił, że Żulczyk, pisząc o nim, że jest idiotą, po prostu miał rację i na pewno nie skłamał, bo chyba to jedyna taka uczciwa ocena rezydentury Andrzeja Dudy z PiS, przypomnę. Nienawiść do sędziów, kreowanie wizerunku praworządnych sędziów jako nadzwyczajnej kasty, podczas gdy samemu jest się częścią kasty, ale przestępczej, bo jest się macpacynką, zwykłą taką kukłą pisowską w rękach Kaczyńskiego, no to dało im pewien wynik, nie ma co ukrywać, w wyborach 2019 roku. No i zobaczcie państwo, jak można udowodnić, iż istnieje
realna możliwość upadku niżej niż poziom gleby. Chyba was nie zdziwię, że chodzi o rezydenta. Policjant wraca na posterunek i mówi: znowu, wiecie, zatrzymałem tego sędziego naszego, wiecie którego. Tym razem o 20 przekroczył. Tym razem wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Uśmiechają się policjanci. Dobra, drobna sprawa. Ale w podświadomości zostaje, nawet sędzia nie przestrzega prawa. I potem przychodzi do orzekania, stoi taki człowiek, który popełnił jakieś wykroczenie czy przestępstwo, patrzy, myśli sobie w duchu, no sam takie robi wykroczenia, bo powiedzmy, że sprawa wykroczenia trafia do sądu, tak, bo się nie zgodził z mandatem, sam popełnia takie wykroczenia, a teraz będzie tutaj orzekał wobec mnie. Czy to buduje, proszę państwa, opinię o wymiarze sprawiedliwości? No to na koniec państwa gorąco zachęcam do tego, by oczywiście kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki waszej subskrypcji my nadal się rozwijamy, a państwo jesteście z głupotą, dyletanctwem, kretyństwem PiS codziennie na bieżąco, no i oczywiście suwerennej Polski. Równie mocno zachęcam do czytania naszego serwisu informacyjnego www.czekpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Równie mocno zapraszam do polajkowania nas na Facebooku, naszego portalu, naszego kanału. Łatwo go państwo znajdziecie www.czekpress.pl, jak nasza strona internetowa. Wpisujecie w Facebooka i dołączycie do już zacnej grupy ponad 5,5 tysiąca naszych subskrybentów. Adam Bysie, kłaniam się nisko, zachęcam do obejrzenia również jutro nowego programu Mariusza Gzyla. My niezmiennie spotykamy się z państwem codziennie, dwa razy dziennie, również w weekend i od poniedziałku już w tej klasycznej formie dwa razy w ciągu dnia. Dobrego i spokojnego weekendu, kłaniam się nisko, do zobaczenia.